Cześć, z tej strony Kennedy. Witamy w kolejnym odcinku Gracz Watch. Dziś zajmujemy się nieco głębszymi aspektami Dust 514. Myślę, że najlepiej będzie to wszystko mówić na podstawie jakiegoś przykładu. Jednak zanim wybiorę swoją postać, Reynoldsa. Chciałbym Wam powiedzieć o jeszcze jednej fajnej sprawie. W daście można wybrać jedną z postaci, która będzie zbierała doświadczenie niezależnie od tego, czy gramy. Są to tak zwane pasywne punkty SP. Jak widzicie tutaj, River is Serenity ma włączone coś takiego. Jeżeli chcę, mogę sobie oczywiście przełączyć to na swoją postać. No, ale stwierdziłem, że skoro gram Reynolds'em, no to nie ma sensu mu jeszcze dodawać pasywnych. Jeżeli będę sobie chciał zagrać River. Więc bez problemu będę mógł od razu coś tam tej postaci rozwinąć. Ale wejdźmy sobie na postać Reynoldsa. Zobaczymy, ile to będzie wszystko trwało, czy mnie nie rozłączy z serwerami. Pamiętajcie, to jest beta, więc problemy techniczne się zdarzają, gra potrafi się czasem, czasem zawiesić. Problemy z połączeniami również się zdarzają, no ale nie jest tak źle jak bywało w niektórych betach, w których mogliście brać udział. Dziś zajmiemy się przede wszystkim Kwaterę postaci oraz bardzo przydatnym narzędziem, które nazywa się Neocom. Narzędziem, które będzie również stworzone w wersji softwareowej na PlayStation Vite. Czyli grając sobie tak jak teraz, na przykład, to jest kwatera. Tak jak teraz, na przykład w DAS 514 na PS, 3 będziecie mieli, mogli mieć cały czas dostęp do właśnie Neocomu, który tutaj widać, poprzez PlayStation Vite. Ale najpierw omówmy sobie kwatery. Kwatera. Jest różna w zależności od tego, znaczy wygląd jest inny w zależności od tego, jaką frakcję sobie wybierzecie. Tutaj akurat mam frakcję MinMATAR, o ile dobrze pamiętam. No i tak to sobie wygląda. Mamy tutaj kilka elementów, takich jak możliwość zobaczenia sobie rankingów, możliwość obejrzenia sobie zaje fajnego, chociaż nie wiem, w zasadzie zobaczcie, po co coś takiego zrobić. Świetnie to wygląda, jasne, bardzo fajnie to wygląda, ale to jest tylko w zasadzie ozdoba. Na chwilę obecną ten hologram nic nie robi, ale przejdziemy sobie dalej. Mamy tutaj możliwość wyszukiwania kontraktów czy zleceń, jak kto tam woli. Tu mamy interaktywny ekran, na którym dynamicznie wyświetlana jest zawartość, która jest dodana przez CCP, czyli na tych bocznych oknach mogą się wyświetlać reklamy najnowszych produktów, które będą dostępne w sklepie. Reklamy, albo promocja określonych korporacji czy klanów, naprawdę zastosowań jest wiele. Tu widzicie ten czołg taki malutki. To można sobie, jakby, budować własne pojazdy, wyposażać je. Tu możemy sobie zobaczyć kartę postaci. Tak jak mówię, jeżeli podejdę sobie tutaj do tego hologramu, mogę włączyć sklep. I przejdźmy jeszcze do ostatniego. Tutaj możemy sobie wyposażać stroje. Jednak mimo że jest to fajne menu w 3D, tak naprawdę jest mało ergonomiczne. Tu mamy niby wyjście z kajuty albo kibel, trudno powiedzieć. W każdym razie można sobie po tym pochodzić, czekając na loadingi i tak dalej, ale tak naprawdę będziecie głównie korzystać z tego menu. Oj, troszeczkę opóźnienie i teraz tak. Mamy tutaj różnego rodzaju grupy Opcji. Mamy bitwę, postać, yy, tworzenie, sklepy, yy, część społeczną, część korporacyjną, opcje i pomoc. Yy, w pomocy możecie sobie obejrzeć filmiki, które tam yy, są dodawane w demie, nie będę o tym mówił. Więc tak, zacznijmy może od opcji bitew. Wchodząc w tą opcję przechodzimy do bardzo fajnego menu, które na chwilę obecną jest ubogie. Mamy tutaj tylko Instant Battles. Mercenary są to bitwy, jakby organizowane przez samych najemników i bitwy organizowane przez korporacje. Tu będą pojawiać się prawdopodobnie zlecenia z, zle, na zlecenia od graczy z IF Online, jak i od korporacji, które będą zorganizowane tylko i wyłącznie w DAT 514. Mogą to być zlecenia na zdobycie określonej instalacji na mapie, nie wiem, pokonanie. Nie wiem, jakiegoś najazdu dronów. W chwili obecnej gra oferuje tylko tryb gracz kontra gracz. W dwóch trybach rozgrywki: mamy Ambush i Skirmish. Ambush jest to po prostu deadmatch drużynowy, a Skirmish jest to coś na zasadzie capture the Point. Mamy kilka tam dział, które no później trybami walki zajmę się później. I teraz tak. Tak jak wspomniałem, zlecenia mogą pochodzić od graczy z online, mogą być tworzone przez samo CCP, które ma wprowadzić również później tryb gracz kontra środowisko, czyli będzie to na zasadzie kooperacji, walki z kolejnymi falami przeciwników, dronami itd. Ale przejdźmy może teraz już do innego menu. Wystarczy nacisnąć ponownie L1, w dowolnym momencie możemy przejść do dowolnego menu karta postaci na chwilę obecną troszeczkę zubożona we wcześniejszych fazach bety można było znaleźć także zakładkę bio gdzie gracz przynajmniej docelowo mógłby wpisać historię swojej postaci jeżeli komuś zależy mógłby sobie wymyślić pochodzenie nie wiem motywacje które napędzają go do walki itd., itd zobaczmy sobie kartę postaci mamy tutaj troszeczkę informacji oprócz tego z jakiej kasty pochodzimy do jakiej korporacji zostaliśmy automatycznie Automatycznie przypisani. E, tu widzicie Circle of Haskarl. Hus, e, trudno to wymówić. Mamy wasze online ID, czyli to, które znajduje się w PlayStation Network i roz, ilość zarobionych pieniędzy podczas walki: 4 681 i tak i tak dalej. Aurum to jest ta gotówka, która jest do zakupienia w PlayStation Store. E, jednak uważam, że o wiele bardziej opłaca się kupić Mercenary Pack, gdzie tam za cenę. Kilkudziesięciu złotych dostajecie oprócz różnego rodzaju ekwipunków sporo tego aurum. Macie też informacje na temat, ile udało Wam się zdobyć punktów doświadczenia od samego początku istnienia tej postaci oraz ile udało Wam się zdobyć tzw. punktów wojennych. Punkty wojenne są to punkty przyznawane za różnego rodzaju działania czy akcje, które wykonujecie podczas bitwy. Zabijanie przeciwników, hakowanie punktów. I tak dalej, i tak dalej. Widzicie tutaj, ile było zabójstw, ile było śmierci, jaki jest killed Ratio, jeżeli kogoś to interesuje. I teraz tak, trzeba wspomnieć o jednej sprawie. W DAST 514 nie ma czegoś takiego jak poziom postaci. Nie zdobywamy tutaj leveli, czyli na przykład, jak widzicie, nie ma tutaj nigdzie informacji, nie wiem że jest to Reynolds Level 15. Nie. W DASTie wszystko opiera się o skille. Jak widzicie, tutaj mamy skile i w zależności od tego, jakie skile rozwijamy, taką postać będziemy mieli stworzoną. Jeżeli może być coś wyznacznikiem rozwoju postaci, to ilość wszystkich punktów umiejętności, jakie udało się zdobyć Wam jako graczom. Czyli tam na przykład widzicie na samej górze, łącznie mam 935 994 punkty, z czego nieprzydzielonych jeszcze 40 000. W zależności od tego, jak dobrze gracie, czy jak dobrze Wam idzie, podczas meczu można zdobyć nie wiem nawet do 6, 8, 10 tysięcy punktów. Szczerze, średnio udaje mi się zdobyć około 2 do 4 tysięcy. Tak jak mówię, nie jestem jakoś szczególnie najlepszy w tą grę. Ciągle wszyscy się uczą. I teraz tak mamy tutaj skille obecne, czyli current skills. Są to skille, które zostały przeze mnie wykupione i rozwinięte przynajmniej na pierwszy poziom. I teraz tak, jako że moja postać jest postacią posługującą się strzelbami, a raczej karabinami maszynowymi, mamy tutaj umiejętności, które są ważne dla tego rodzaju broni. Więc jeżeli wejdę sobie w informacje, mamy tutaj szereg przydatnych naprawdę treści. Na przykład każdy poziom Assault Rifle Operations, czyli posługiwania się. Strzelbą szturmową, nie wiem jak to przetłumaczyć, czy karabinem szturmowym, zwiększa o 5% celność i zmniejsza odrzut broni. Możemy tutaj sobie sprawdzić, jakie są to atrybuty, jaki jest mnożnik zdobywania danej umiejętności, ponieważ nie wszystkie umiejętności. Tak, jak tu widzicie, mamy razy dwa. Nie wszystkie umiejętności są zdobywane na zasadzie, że jeżeli ta umiejętność kosztuje 500 punktów, to dajemy 500. W przypadku pojawienia się mnożnika razy 2, jeżeli dla kogoś ta umiejętność kosztuje 500 punktów, to dla mnie, jako tej klasy postaci, nauczenie się tej umiejętności jest dwa razy droższe. Tutaj, akurat, tak naprawdę, to nie jest taki duży mnożnik, ponieważ postaram się Wam pokazać za chwileczkę. Tutaj są mnożniki, na przykład korzystanie ze specjalnych kombinezonów szturmowych, mnożnik razy 8. Czyli żeby zdobyć sobie trzeci poziom tego umiejętności korzystania z tego stroju, e, powinienem wydać 348 240 punktów. Trzeba troszeczkę pograć. E, I to są umiejętności, tak jak wspomniałem, które już posiadam, które jakoś tam rozwinąłem. Na, na następnej zakładce mamy y, skille. I umiejętności, które są ogólnie dostępne w grze wszystkie. Yy, I teraz tak, yy, widzicie tutaj dwie informacje. Pierwsze, jeżeli sobie wybiorę jakąś, jakąś z tych umiejętności, na przykład Amarche Dropsuit, czyli umiejętność posługiwania się ciężkimi pancerzami, najpierw muszę sobie sprawdzić, czy w ogóle mogę na chwilę obecną kupić. Yy, to jest właśnie w specjalnej zakładce yy, prequiza, Prequisites, czyli jakby wymagania. Nie wiem, czy to dobrze czytał. W każdym razie chodzi o wymagania. Jeżeli sobie wejdę w wymagania, na odpowiednią zakładkę piszę, żeby móc kupić tą konkretną umiejętność, muszę sobie rozwinąć ogólne używanie stroju dropsuita na level trzeci. No więc nie mogę. Ale załóżmy mogę sobie to kupić. I zobaczmy, najpierw musiałbym kupić tą książkę. Ta książka, czyli jeden egzemplarz tej książki, która jest później, odblokowuje umiejętność, a raczej możliwość nauczenia się tego skilla, kosztuje 425 tysięcy isk mogę ją kupić, mogę nie kupować, nie będziemy kupować. I teraz tak, jak widzicie, tych umiejętności jest tu cała masa. Wpływają one na różne aspekty waszej postaci, od tego jak z jakiej broni możecie korzystać, z jakiego rodzaju strojów, bo to jest też ważne. Każdy wyższy poziom umiejętności, tak jak tutaj mam na przykład Kaldari Assault Dropsuit, jeżeli sobie wejdę, mogę pokazać sobie informacje i teraz tak. Hmm. Gdzieś tutaj. O, właśnie, to są te informacje. Opis. Umiejętność posługiwania się strojami szturmowymi korporacji kaldarii. Standardowe na pierwszym, zaawansowane na trzecim i prototypowe na piątym. No i tak, to, tak samo to wpływa na różnego rodzaju inne elementy. Upgrade'y do broni, upgrade do uplinków, umiejętność posługiwania się, nie wiem, urządzeniami hakującymi, umiejętność maskowania sygnatury stroju. To wszystko tutaj jest bardzo fajnie opisane. Zawsze, jeżeli chcecie sobie kupić jakiś skill point, zastanówcie się pod kątem tego, jaką postacią chcielibyście grać. To jest istotne, ponieważ, jak widzicie, tych punktów czasem trzeba mieć całkiem sporo i nie ma sensu inwestować w coś, co naprawdę może nam się nie przydać. Jeżeli nie możecie czegoś kupić, wystarczy sobie sprawdzić, co jest potrzebne. Wejść sobie na odpowiednią zakładkę, proszę bardzo, tutaj, żeby móc kupić tą umiejętność. W bardzo prosty sposób, jasny i przejrzysty można sobie sprawdzić, jakie muszą być spełnione wymagania. Kolejną zakładką, która jest w menu postaci, są tak zwane wspomagacze. Wspomagacze są to zazwyczaj rzeczy, które kupujemy za tą dodatkową gotówkę, czyli to aurum. I są to tak: aktywne boostery. Aktywny booster pozwala przez określony czas, tam chyba są 3 i 7 dni, nie jestem pewien już teraz, zwiększyć ilość punktów doświadczenia jakie dostajemy za mecz. Pasywne boostery pozwalają aktywować dodatkowe pasywne punkty doświadczenia na innych postaciach, czyli na przykład teraz, jeżeli River ma aktywowane te, te pasywne punkty od tak, bo jednej postaci można włączyć po prostu, a chciałbym sobie jeszcze na Reynolds się włączyć, nie ma sprawy, mogę sobie wejść, aktywować widzę nie mam tego więc muszę sobie wejść do sklepu od automatycznie zostanę przekierowany do strony boosterów jak widzicie ceny są różne i możemy sobie kupić booster na jeden dzień 3 dni i 7 dni. E, jaki booster najlepiej kupić. Cóż to zależy od tego ile czasu macie na nagranie. Jeżeli możecie poświęcić 3 dni no, to nie ma sensu kupować siedmiodniowego, bo pozostałe dni się zmarnują. Jeżeli chcecie kupić taki booster, kupujcie go zawsze z myślą o tym, żeby w te dni poświęcić sporo czasu na wykorzystanie tej dopałki, no bo inaczej to jest strata kasy. I teraz tak. Tak jak mówię, wchodzimy sobie na wzmocnienia. Kolejnym, ostatnim tutaj okienkiem jest uniwersalny transmitter głosu. Co to jest? To jest bardzo przydatna funkcja, jeżeli gracie ze swoimi znajomymi. Jest to coś w stylu cross-game chata. Mając aktywowany ten właśnie Universal Translator, y, możecie używać voice chatu niezależnie od tego, w jakim jesteście meczu, y, ze swoimi, y, że tak powiem, kumplami na specjalnie stworzonej liście. Możecie sobie stworzyć swoją zamkniętą grupę i być w zupełnie różnych meczach, w zupełnie różnych miejscach świata i y, 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 w online, a i tak będziecie mogli ze sobą rozmawiać. Tak więc, jak już wspomniałem, bardzo przydatna sprawa. Jeżeli będziecie mieli możliwość zakupienia Aurum i należycie do jakiejś korporacji lub gracie regularnie ze znajomymi, bardzo fajny bajer. Tak jak mówię, jeżeli wasz kumpel jest w meczu jednym, wy możecie być zupełnie innym i tak możecie sobie rozmawiać. Przynajmniej tak działało to wcześniej. Teraz dzisiaj wykupiłem sobie na cały rok zapasu, także troszeczkę będę to zużywał. I teraz tak, może wyjdźmy z menu postaci. Kolejne menu to jest menu wyposażenia. Mamy dwie możliwości wyposażenia czy tworzenia. Możemy sobie tworzyć dropsyety i możemy sobie tworzyć pojazdy. Jako, że ja pojazdami się nie zajmuję, to dużo Wam nie powiem, mogę Wam tylko pokazać to menu. Menu wygląda zazwyczaj tak samo. Mamy tutaj jakiś tam pojazd, który możemy sobie oczywiście obracać. To jest akurat lekki pojazd zjadowczy. I teraz tak. Wchodząc w menu tego, posta te, tego pojazdu możemy sobie edytować go wychylając gałkę analogową. E, próbować wybrać różnego rodzaju bajerki. Hmm. No i tyle. Dodałem mu shieldy i to wszystko. Na nic więcej mi nie stać. Co tu mogę jeszcze dodać. O proszę coś mi się uda. Albo i nie. Udaje się. No i widzicie, to jest zmieniona wersja tego pojazdu. Bardzo sprytnie CCP to zrobiło, ponieważ są ogólne klasy pojazdów. Ten widzicie tutaj, akurat baloch. Tak samo czołgi są produkowane przez różne firmy, i jeżeli wystarczająco długo się gra w Dust 514, gracz po samym wyglądzie czołgu będzie w stanie poznać jego markę, że tak powiem. Jednak ze względu na to, że gracz może. Posiadający ten czołg, zmienić wyposażenie tego czołgu, czyli działa dodatkowe działa, shieldy, urządzenia naprawiające, naprowadzające, zakłócające, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nigdy do końca gracz z drużyny przeciwnej widzący ten czołg nie będzie wiedział, w co jest wyposażona dana maszyna, przynajmniej dopóki nie, wyda, nie odda jakiegoś strzału. Ale tak jak mówiłem, ja się zajmuję głównie walką w piechocie, więc tak widzi, wid wygląda fitting strojów. Jeżeli tworzycie swoją pierwszą postać, automatycznie dostajecie zestaw różnych rodzajów strojów, które możecie wykorzystywać. Do wykorzystania tych y, czterech, pięciu y, fittingów nie są potrzebne żadne konkretne umiejętności. A jeżeli chcecie stworzyć swój własny, wystarczy wziąć Create New i możecie sobie na przykład stworzyć. Ciężki pancerz. Nie ma sprawy. W niczym to nie przeszkadza. I teraz tak, zapewne zauważyliście, postaram się jeszcze cofnąć tutaj, że niektóre z tych strojów. Wejdziemy sobie jeszcze raz. Tu usuniemy. Niektóre z tych strojów mają taką niebieską ramkę. To są tak zwane blueprinty. Blueprinty mają to do siebie, że. One się nie kończą. Czyli kupując taki strój, zazwyczaj kupuje się go za aurum, możemy go wykorzystywać nieskończoną ilość razy. Jeżeli na przykład stworzyłbym sobie fitting z Mility Assault Dropsuit, jak widzicie, mam jedną sztukę, w momencie kiedy zginę, ten strój zniknie i nie będę mógł więcej go wykorzystać, będę musiał iść do sklepu, wydać kasę, żeby go kupić. Oczywiście stroje wielokrotnego użytku mają to do siebie, że po pierwsze płacimy za nieprawdziwą gotówką, którą wcześniej zamieniliśmy na Aurum, a po drugie mają nieco gorsze statystyki niż stroje, które można kupić za normalne pieniądze ISK. Możecie kupić taki strój na przykład Raven Assault Type 1 za około 12 tysięcy Aurum, około, już nie pamiętam dokładnie. I możecie go wykorzystywać, mając nieco niższe umiejętności, niż byłyby potrzebne, aby wykorzystać strój tej klasy kupowany za Isk. Jednak, grając dłużej, no niestety ten strój wcale nie będzie taki dobry. Jak widzicie tutaj, on ma pewne tam ciekawe parametry sporo miejsc do włożenia ekwipunku. No ale dobra, włóżmy jakiś ekwipunek. Mamy tutaj lekką broń i tak zwany sidearm. Więc wybierzmy sobie lekką broń. Możemy, proszę bardzo, shotguna. Jak widzicie, część broni jest tutaj na czerwono, ze względu na to, że nie posiadam umiejętności koniecznych do wykorzystania jej. No i proszę bardzo, dajemy sobie shotgun, dajemy sobie broń boczną, niech będzie to bo, 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 bo. blueprint militia submachine gun. Możemy oczywiście wkładać dopałki do broni, czyli zwiększenie obrażeń od broni, możemy sobie zwiększyć moc shieldów, dobrze, weźmiemy shieldy, dalej weźmiemy sobie recharger shieldów, tego typu dopałka powoduje, że osłony zaczynają się ponownie ładować po mniejszym odstępie od trafienia niż by to było, gdybym nie miał tej dopałki. Po drugiej stronie mamy rzeczy związane z, jakby to powiedzieć, wydolnością lub pancerzem. Także możemy sobie założyć coś, na przykład tutaj, kardiak regulator, który powoduje, że szybciej odnawia nam się stamina, która jest wykorzystywana do, wykorzystywana do sprintu. Możemy sobie założyć dodatkowe płyty pancerza i dodatkowo program, który pozwoli naprawiać te płyty pancerza. Przydaje się to zwłaszcza. Przy zbrojach, jeżeli, jeżeli uda wam się grać w taki sposób, że żeby po prostu zaatakujecie przeciwnika, uda wam się uciec zanim wa, was po prostu zabije, macie ten, tą chwilę czasu, żeby pozwolić się naprawić pancerzowi i wrócić do walki nie tracąc strojów, jeżeli, jeżeli nie korzystacie z blueprintów. Bardzo przydatna sprawa, czego tu jeszcze brakuje, granatów. Proszę bardzo. I teraz zauważyliście zapewne, że po lewej stronie wypełnił mi się tam paseczek na czerwono, bo strój ma jakby dwa parametry, na które trzeba uważać tworząc ten strój. Mamy więc moc obliczeniową procesora, moc przerobową, moc generatorów stroju. Każdy z tych elementów, który, tu, który tutaj jest, jak widzicie, jest opisane, ile pobiera mocy procesora. I ile y, zabiera mocy zasilającej, jakby z tego stroju. Jeżeli go przeciążymy, no to nie będziemy mogli z niego korzystać, więc musimy sobie to usunąć. No i załóżmy taki strój, i możemy sobie go od razu użyć. Jak, zauważcie, tutaj tak, tu jest strój, ten akurat, który jest stworzony tylko i wyłącznie z rzeczy, które są nieskończone. Jak widzicie, same blueprinty y, strój, który też jest blueprintem i w momencie, kiedy mam y, tam wartość QTY, jest y, tam brak żadnej liczby, co oznacza, że ten strój może być używany bez końca. Tutaj natomiast stworzyłem sobie y, fitting w oparciu o shotguna, którego mam tylko 50 sztuk. Przy każdym za każdym razem, jeżeli zginę, tracę jednego shotguna, więc w tym wypadku mogę użyć tego stroju 50 razy, bo później skończy mi się broń, której mogę używać w tym akurat zestawie. Cóż, mam nadzieję, że za bardzo nie mieszam. Przejdźmy do kolejnej opcji. Sklepy oraz, że tak powiem, nasz magazyn. Jeśli chodzi o magazyn, w magazynie znajdują się wszystkie przedmioty, które kiedykolwiek kupiliście, oraz wszystkie przedmioty, które udało Wam się zdobyć na polu bitwy. Po każdym meczu otrzymujecie normalnie punkt doświadczenia, pieniądze oraz tak zwany drop. W tym wypadku będą to bronie, pojazdy. Jeżeli coś Wam się udało zdobyć, będzie to Wam przydzielone w określonej ilości. Na chwilę obecną, na przykład, mam tutaj, mam tutaj jakiś strój, Kłafy Scout MK0. Jest to strój dosyć wysokiego poziomu, mam 25 sztuk. Na chwilę obecną nie mogę z niego korzystać. Mogę rozwinąć swoją postać, mogę sobie sprawdzić, co bym musiał mieć, żeby z niego korzystać. Proszę bardzo, Galente Scout o, Drop Suit Level 5. No, to scoutem nie gram, więc troszeczkę nieprzydatny mi ten strój. I kiedy w DAS 514 zostanie otwarty rynek, bo na razie rynek jest zamknięty, jest kontrolowany przez CCP, będzie można tego typu przedmioty wystawić na sprzedaż. Ten akurat, widzicie, nie ma ceny. Nie wiem, czy on był przydzielany w jakimś evencie, trudno mi powiedzieć, ale pokażę Wam jedną rzecz. Tutaj mamy jakiś pojazd latający, jakiś dropship który też dostałem jako łup bitewny. No gdzie to jest? Pom, pom, pom. Tutaj Prometeusz. Jak widzicie, mam tutaj 10 sztuk dropshipa logistycznego do transportu żołnierzy na polu bitwy. Można oczywiście go wyposażyć w różnego rodzaju bronie i tak dalej i tak dalej. Jeden taki statek jest wart 461 tysięcy w momencie kiedy otworzą rynek. Teoretycznie mógłbym po 400 tysięcy obchnąć te statki, no i być 4 miliony do przodu. Bo na chwilę obecną nie posiadam umiejętności pilota koniecznych, żeby tego typu pojazd prowadzić. Jeżeli szukacie konkretnych rzeczy, wszystko tutaj jest fajnie podzielone. Możemy szukać tylko na przykład drop tylko dla mojej postaci, i proszę bardzo, znalazło mi momentalnie dwa. O, to jest ten strój, o którym wam mówiłem: Raven Assault Tab 1. I dobra, wychodzimy sobie dalej. Social. Mamy tutaj chat. Chat można wywołać też selectem, To jest to drugie okienko. Zapewne widzicie tam po prawej stronie sobie jedno miga. Możemy sobie zobaczyć, co się dzieje w najbliższej okolicy. Sobie tutaj ro osoby rozmawiają i wczytuje się lista postaci. Na tej liście postaci będą nie tylko gracze na, grający na konsolach, czyli gracze Dust 514, znajdą się tam też gracze z if Online. Będzie ich można bardzo łatwo rozpoznać. No wczytuj się listo. Będzie ich bardzo łatwo rozpoznać po innych yy, zdjęciach profilowych. Tak jak wspomniałem w poprzednim filmiku, gracze Vivo Online mają możliwość zrobienia jakby zdjęcia swojej postaci i wstawienia właśnie tego zdjęcia i używania właśnie tego zdjęcia w grze jako swojego zdjęcia profilowego. No, i chyba coś tutaj się nie wczytuje. Wrócimy jeszcze do tego. I teraz tak mamy tutaj, jak mówiłem, czat. Czat pozwala rozmawiać z ludźmi. Yy, w lokalnymi, czyli tymi, którzy się znajdują najbliżej naszej postaci, czyli na przykład w danym systemie gwiezdnym. Możemy sobie zobaczyć kto tam rozmawia sobie w korporacji do której jesteśmy przypisani lub do korporacji którą stworzyliśmy. Tu mamy dział informacji. Tu będą się pojawiały wszelkiego rodzaju notki odnośnie tego, że dodaliśmy kogoś do znajomych, że nie wiem, dostaliśmy jakąś przesyłkę z jakimś przedmiotem i dalej i tak Możemy też zobaczyć, co się dzieje w naszym oddziale. Tutaj możemy sobie stworzyć własny oddział, ale tworzeniem oddziału zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ten już trwa prawie pół godziny, więc myślę, że tyle wystarczy. Najważniejsze elementy, które mają bezpośredni wpływ na rozgrywkę, już pokrótce omówiłem, a w następnym odcinku zajmiemy się właśnie tą częścią socjalną możliwością tworzenia czatów. No i cóż, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, mam nadzieję, że nie był za długi i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!